Cześć tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Trochu kultury. <try> trochu kultury. Nikt się nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał, że to jeszcze kiedykolwiek pojawi się jakikolwiek odcinek z serii trochu kultury, ale yy, ponieważ mam okazję być jednym z pierwszych. Yy, no, poza tam jakimiś krytykami, którzy już oglądali, bo film już pierwsze pewnie recenzje miał gdzieś z pół roku temu, jak wygrywał tam te złote lwy w Gdańsku czy w Gdańsku. No to tak, to dopiero film wchodzi w piątek, właśnie 26. Ja to nagrałam w czwartek przed północą, jestem świeżo po seansie Kosa. Kos, film o Tadeuszu Kościuszce w reżyserii Pawła Maślony w obornikach przedpremierowo, już drugi pokaz, druga, drugi raz wyprzedana pełna sala. Ten wcześniejszy był jakieś, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, jakoś się nie zebrałem, czy miesiąc temu, jakoś się nie zebrałem. No ale e, dzisiaj było spotkanie z twórcami, e, czyli najpierw był seans, po seansie na pytania odpowiadali właśnie reżyser Paweł Maślona i e, odtwórca, no w zasadzie głównej roli, e, Bartosz Bielenia. E, ja się w sumie zastanawiam, no to czemu nie brać jak przyjechał ten, co gra kościuszkę, no w końcu on jest pierwszoplanową. No, można, można mieć wątpliwości, nie? Czy, jednak nie, czy jednak Bielenia jednak nie gra w roli chłopa Ignaca, Sikory, czy on nie gra pierwszych skrzypiec w tym filmie i czy on nie gra tutaj pierwszej, pierwszoplanowej roli. Pojawiały się takie... Pojawiały się takie jakby frazy, którą prawdopodobnie też użyję jakby na, na miniaturkę. Chociaż mam też drugi Bon Mod dobry na miniaturkę, zobaczymy, który, 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 e, który lepszy, <grych> na który się zdecyduję. Więc e, polski Quentin, po, polski Quentin Tarantino, e, albo Western, e, polski Western w stylu Quentina Tarantino. To jest dokładnie to. I tutaj nie ma naprawdę cienia przesady. Ja wiem, że to może być dla reżysera troszkę obraźliwe. W ogóle nie zadałem żadnego pytania, a pewnie też dlatego, że się bałem. Znaczy, nie, no, siedziałem w ostatnim rzędzie, zanim do mnie doszedł mikrofon, też powiedzieli, że już kończymy, no ale dobra. Ale nie wiedziałbym, które zadać, bo miałem naprawdę sporo pytań. Ale jedno pytanie, które chciałem zadać, to czy takie określenie polski Quentin Tarantino go obraża, czy nie. nie? E, bo wiecie, to jest tak, jak z piwem, tak, polski dokwisz, polski tam ktoś tam, polski Brudok, so, to jest takie, wiecie, no, jakaś taka namiastka, nie? E, I on z jednej strony mówił, że się fascynuje Quentinem, ale z drugiej by tak troszkę próbował to od siebie odepchnąć, natomiast. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem takim una, fanatycznym fanem na Quentina Tarantino, że każdy film widziałem kurwa po 10 razy, bo to tylko Pulp Fiction może. <laughs> Natomiast yy, no widziałem większość tych filmów, tak? Yy, Django oglądałem, ale dupy mi nie urwało, nie? Znaczy okej, okay, no fajne, spoko, ale... Więc to jest Django plus nienawistna ósemka z Tadeuszem Kościuszko i Kościuszką i w Polsce zrobiona, nie? Więc Polski Quentin to jest jeden taki, taki, taki napis na ten, na ten film, czy Polski Tarantino. Natomiast drugi tam jest taka rola, którą gra Więckiewicz. W ogóle ja próbuję znaleźć, do kogo on mi pasuje i szukam szukam gdzieś w tej tej myślałem, że to spo... z pana Tadeusza była taka postać takiego właśnie ruska yy, z polskimi korzeniami, kurwa, wrednego yy. <grym> I, I nie, nie do końca. Yy, trochę może jakiś, kurwa, nie wiem, postać taka ala z, y, y, jakiś diabeł rusek, kurwa, nie wiem, z mistrza i małgorzaty, z, z, z balu senatora, no nie mam pojęcia, skąd ja go, kurwa, znam, ale, ale gra y, rotmistrza Dunina. No, i ja tak, taki miałem bon mot, który też bym powiedział reżyserowi, gdybym dostał ten mikrofon, że dla mnie to ten film można podsumować takim powiedzonkiem, które mógłby powiedzieć właśnie ten, ten że Rotmist Dunin, że ten film to jest kaktig, t, kaktigra je bać. I śmieszno, i straszno. Um, I to jest film śmieszny. I to jest film taki rzeczywiście, kurna, w stylu Quentina. trup się ściele gęsto, krew się leje i po prostu napierdalanka i tak dalej, ale jest też kurwa straszno. Jest też straszno, ale nie w tym sensie straszno, że właśnie tam strasznie, że się krew leje i że tam kogoś zabili ten. Tylko jest straszno, jak kurka on tam. I, i tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że mam wrażenie, przynajmniej ja na filmach Quentina takiego odczucia nie miałem. Być może dlatego, że nie jestem Amerykaninem. Ale tutaj jednak miałem wrażenie, że po prostu ktoś tam, te kurwa, e, e, rany polskie, żeby się nie zabliźniły. Tam ten rżga po prostu i solą posypuje i kurwa, i jeszcze ten Dunin kurwa mówi, co, Paliaki! Wy to się zawsze ze sobą, kurwa, nawzajem po, 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 pokłócicie, po, pożrecie, po ten. Matuszka Rasija was musi pogodzić, nie? To jest takie aktualne, że po prostu, kurwa, no, straszno, straszno. E, więc e, jeżeli ktoś jest fanem Quentina Tarantino, to po prostu musi to zobaczyć. Kurwa, w pierwszym terminie po prostu musi to zobaczyć. Jeżeli ktoś jest fa fanem filmów historycznych, które są realizowane w oparciu o szereg instytucji, bo to jest właśnie film w oparciu o szereg instytucji. TVP jest jeden z producentów. Ja mówię, dobrze, że już, znaczy tak sobie w duchu powiedziałem, dobrze, że już kurwa przejęli tą TVP, bo tak to by kurwa, nie wiem, bolało, nie? A tak to. Chociaż wiadomo, może to była ta TVP zła. No Notabene nie wiem, czy ktoś tam czytał ten scenariusz, bo to jest. Ja myślę, że jakby Jarosław Kaczyński obejrzał ten film, to obejrzył, że to jest film antypolski. To jest film antypolski, nie bójmy się tego słowa, to jest film antypolski, nie wiem co by Czarnek by na to powiedział, to jest, to jest plugawienie po prostu narodu i honoru i w ogóle wszystkiego. Ale to jest rzeczywiście film, który oprócz tego, że jest takim filmem akcji, takim akcyjniakiem, że po prostu tu, ten, suspens, złapią go czy nie złapią, kurna, przeżyje, jak to się tam skończy, Nie? To oprócz tego jednak, yy, yy, mówię, te rany, kurwa, żga, żga. Mówię, patrzcie kurwa, Polacy, patrzcie. I yy, 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 powiem Wam, yy, też miałem taką refleksję. Wiecie, ciekawe, czy jak Amerykanie oglądali Django, to ich dupa bolała, że o kurwa. To my ci Amerykanie to nie jesteśmy tacy super, nie? Czy oni w ogóle się od tego potrafią oderwać, nie? Bo być może tu jest ta różnica, że ja, jak oglądałem Django, to ja tego nie miałem. Ja nie? No, nie jestem Amerykaninem, tak? <grym> Z południa. <grym> um, ale, um, ale, ale tutaj miałem to, że mi kurwa było wstyd. Wstyd za, 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 za nas Polaków, no, wstyd. Eee, i takie kurde, a... Także też skłania do myślenia, też skłania do myślenia, daje do myślenia ten film. Eee, w ogóle film to jest, y moim zdaniem jest majstersztyk. Znaczy, jak się nastawiacie, że o kurwa film o Kościuszce, jakieś kurwa tam y w stylu y Hoffmana, jak tam wiecie, Ogniem i Mieczem, czy Pan Tadeusz, to zupełnie nie jest to. Zupełnie. To jest, to jest western. Wręcz w pewnym momencie uważam, że przeszarżowali z, ko z kostiumami, bo rzeczywiście goście e są oczywiście kontusze, są sukmane i tak dalej, ale są też goście, którzy są po prostu kurwa, kopiuj i wklej, przeniesieni gorwa z westernu. E I to już tak troszkę, troszkę mnie e za... Za duże było to mrugnięcie dla mnie, nie? E, troszkę, troszkę, no nie, no to tu, je, tu jednak przeginacie, nie, panowie? Ale, e, ale, ale jest, to, jest to zabawa konwencją. Jest to troszkę parodia e, Django w polskim... E, w, polskim e, w polskich warunkach. E, bardzo, fajne, bardzo fajnie jeden z e, widzów mówi, no wiadomo, że w westernie to jest kurz, a u nas w Polsce to błoto. Więc e, taka fajna analogia. E, polecam film, polecam. E, moim zdaniem to jest e, z bardzo, bardzo wielu powodów bardzo dobry film. Po pierwsze, on się dobrze ogląda, bo wciąga, tak? Dwie, dwie godziny trwa, dwie godziny. Ja nie sprawdziłem, ile to trwa wcześniej. by. 45 minut minęło, a to się nie widać, żeby to się gdzieś to jakiemuś ten... Patrz, półtorej godziny. Ja mówię, kiedy ci twórcy przyjadą, nie? E, no i koniec końców sprawdziłem dopiero teraz sobie na tym. Dwie godziny, bite dwie godziny. Godzina 58. No z reklamami to już wiadomo, że ponad dwie godziny. E, także wam powiem, że e, jestem zachwycony. To znaczy, e, on mi się lepiej podobał niż Django. E, jest polski piękne są piękne, znaczy braciak w ogóle jako antykościuszko to jest w ogóle dla mnie mistrzostwo świata, bo po prostu kościuszko ze wszystkich tych obrazów to jest taki zniewieściały, kurwa chudziutki, wysoki w tej sukmanie tam rozwiane jedzie tam na tej panoramie racławickiej a ten tu mały mały ten w kapeluszu trójgraniastym z Ameryki sosę przywiózł kurwa zarośnięty no to jest po prostu majstersztyk to jest majstersztyk E, jego, prawda, adiutant, e, e, niewolnik z Ameryki, e, to jest piękna sprawa i e, gość właśnie wprowadza tą, tą a, i, USA, tego ten, no i ten, hunwa Więckiewicz, który gra tego, e, tego e, Dunina, wredny, kurwa, Rusek, e, zresztą e, dobrze tam, bo ktoś powiedział, że... E, Więckiewicz ma w sobie takiego oblecha i on tego oblecha tam pokazał, nie? Ale jednak to jest taki ten, taki oblech, który ci kurwa yy, prawdę w oczy wali, nie? I powiem wam, że naprawdę mocna, mocna rola. Tak samo rola Agnieszki Grochowskiej, która gra tam pułkownikową wdowę. To też jest tam nawiązanie do różnych postaci kobiecych z filmów, z filmów Quentina, także tych nawiązań jest bardzo dużo i. I Jakby się nie próbował yy, yy, Paweł Maślona od tego tam, że nie, nie, się tak nie inspirowałem, no to jednak dla mnie to jest, no jednak jest tam inspiracji dużo, a wręcz takiego, ej, to zróbmy to tak jak u Quentina, nie? Ja to tak odbieram, ja to tak odbieram. Ale jest też nawiązanie do i pana Tadeusza, i do Mickiewicza, i do tego Wajdy, i, i mówię, no... Yy, no, on jest trochę podobny, ale sprawdzałem sobie, jak kto tam grał tego, prawda Ruska w tym, w tym panu Tadeuszu. To jednak to nie jest. Tam Globisz grał. To jednak nie jest to, to jednak nie jest to. Ale w każdym razie film polecam, film skłania do myślenia, film jest też jakimś tam głosem historycznym, że ja pamiętam, że. Jak ja przerabiałem w, w tym, w, w, w liceum, te wszystkie, wiecie, kurwa, opowieści o Powstaniu Styczniowym, nie? Te, te, te opowiadanie, nowele, nowele bo to są nie opowiadania, opowiadania to samo mogą fantastyk, ten Sapkowski sam może pisać, to są nowele. Więc rozdziobią nas kruki wrony, i ja mówię, co to kurwa! Chłopstwo takie kurwa nieużyte, nie? Nie, użyte, nie? Nie, nie, ch nie chce kurwa do powstania iść z, ze szlachtą, yy, yy, kurwa buty będą ściągać powstańcowi, no co jest haniebne w ogóle, nie? Ehm, no i to oczywiście to już jakby, już przez te 20 lat, po, 25 lat po maturze, czy więcej, nie wiem, po maturze już mam 27 lat. 26, dobra. Nie, no 27. W każdym razie będzie 27. W każdym razie już sam doszedłem do tego, jak to, jak to możliwe, nie? Ale, ale film jest, film jest mocny. Pod tym względem jest mocny. Pod tym tak, tak, takim tutaj to klasowe różnice. E, więc naprawdę polecam, nie będę spoilerował. E, film jest mocny, film jest satysfakcjonujący i rzeczywiście to jest film, który można obejrzeć dwa albo trzy razy. Albo i dłużej, więcej. Czyli tak jak filmy Quentina. E, jest bardzo dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o wiecie, montaż, ujęcia na ten to jest, to jest, Czuć tam Amerykę. No. czuć, czuć, czuć tę Amerykę. Czuć ten western, czuć to... Także yy, to jest zupełnie coś innego niż każdemu się wydaje, jak myśli, że film o Tadeuszu Kościuszce. Nie ma żadnych praktycznie bitew, nie ma żadnych tam, na że z kosami tam na, na Moskali, tam czapką nakrył tą prawda, yy, armatę, nie, 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 nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Więcej jest tam właśnie takiego siedzenia przy stole i kurwa, szachowania się jak w westernach, nie? Um, ale, ale nie, no jest, jest to dobry film. Po prostu jest to, jest to bardzo dobry film. No zresztą, nie bez przyczyny zdobył tą, tę nagrodę, ale wiecie, czasami filmy, które zdobywają nagrodę, są to jednak takie troszku. Przeintelektualizowane, no to nie. <grych> to nie. To jest film, który trzyma po prostu w napięciu, to jest, w akcja jest wartka. To jest film sensacyjny z elementami komediowymi, ale jak się tak troszkę zastanowić, to jednak skłaniający do myślenia i niewesołych wniosków. Tak czy owak, gorąco polecam. I śmieszno, i straszno. Kos. Do usłyszenia, cześć.